Hej, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z naszej kampanii Tarchuny w Rise of the Republic w Rome 2. No i tak, ten atak na Cisre, który był pod koniec poprzedniego odcinka, ja rozegrałem sobie poza kamerą tutaj. Niestety znowu Rzymianie po prostu liczebnie przygnietli mój garnizon, choć walczył on dzielnie i aż jeden oddział mnie zaskoczył. Ten tutaj to są Etruscy Miecznicy, jakoś tak chyba jedna skoń się nazywa w każdym razie. To, jaką oni rzeź zrobili tym Rzymianom, mnie przeraziło. W końcu, prawda, ich przygniotli, ale po prostu w pewnym momencie ci wojownicy tak ruszyli do przodu i tak wyrzynali i tak na chwilę było setka zabita, a potem patrzę, to prawie 400 i takie, o kurde, dobra, w każdym razie. Tutaj, co prawda straciłem znowu to miasto, aczkolwiek, no, teraz ja sobie szybko odzyskam. Zgniatając tutaj tego dowódcę i niszcząc ten legion. Jeju, moment. Okej, standardowo na początek nagrywania może mieć jakieś problemy z mówieniem i po prostu mi coś wstanęło w gardle i musiałem odkaszlnąć. Dobra, w każdym razie okupuję to sobie. Tutaj awansował na ten dowódca. Dobrze. I tobie co tutaj dajemy? Stratega, myślę. No i... Tak, teraz w obu tych miastach muszę pobudować rzeczy. Najpierw w Ostii może. I w Ostii oczywiście tutaj budujemy to. Budujemy też to. Czyli oczywiście standardowo tutaj świątynia oraz pola. Już może coś innego postawię. Nie, dobra. Tak niech będzie. A tutaj w tej chwili nic nie postawię, ponieważ brakuje mi pieniędzy. A moje siły... Myślę, że zaczną oblegać tutaj Rzym. Zamierzasz zaatakować Rzym. Rzym niezwyczajnym miastem, swoją wyjątkowość zawdzięcza zarówno strategicznemu położeniu, jak i symbolicznemu znaczeniu dla plemion italskich. Kto sprawuje kontrolę nad tym miastem, bierze w posiadanie tylko jego bogactwa i szlaki handlowe, ale też serce i umysły jego mieszkańców. To też Rzym szczyci się wyśmienitą obroną, której praktycznie nie da się pokonać podczas pojedynczej bitwy. Jeśli nawet pokonasz armię broniącą murów miasta oraz stacjonujące w nich wojska, najdzielniejsi z jego obrońców zgromadzą się oraz ostatni... Telefon Lucy, nieważne. Najzimniejsi z jego obrońców zgromadzą się po raz ostatni na szczycie Kapitolu, o którym mówi się, że jest nie do zdobycia. Atak na Rzym będzie nas kosztował życie wielu wspaniałych wojowników. Aby odnieść sukces, musimy być przygotowani na wszystko i podjąć naprawdę ogromny wysiłek. Powodzenia. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że po walce z tym, ale po walce z tym czekam jeszcze na bitwę z jakąś dodatkową armią. Ciekawe jaką. Dobra, w każdym razie może zostawmy to na chwilę. Aha, tutaj... Te garnizony są chore. Znaczy... Ja mam armię słabą. Tak ona przynajmniej się prezentuje. Czy mogę coś fajnego tutaj zwerbować z najemników? Mogę. Tak więc... Ja zrezygnuję z tych budynków tutaj. W Ostii. Natura jeszcze. Myślę, że nic nie stanie. I tutaj nawerbuję po prostu najemników. Trzeba dodatkowo oddziały. I może tych. I tych. Weźmy tych. Jak to teraz wygląda? Trochę lepiej. Aczkolwiek jeju. To jest straszne. W sumie dośle wojska w turę. Oni raczej nie zaatakują. Dobra. Chcę ich zgnieść po prostu już. Nie chcę się tutaj więcej bawić. O, dobra. Świetnie. Pozbyłam się ich. To od razu przebudować. Tutaj was rozwiązujemy. A wy wracać do Alerii. I tutaj ogólnie ta flota płynie
Chyba, żeby to, tą posadę mi zająć. Prawdopodobnie. Mam nadzieję, że mój garnizon da radę. Jeśli nie, będę musiał odbijać wyspę. A poza tym cóż... Atakować Rzym czy nie atakować Rzymu? Na pewno to sobie zbuduję w tej turze. Bilans wychodzi niekorzystny dla mnie bardzo. Ten garnizon jest dosyć silny, choć... W sumie... Pocięty. Utrzymają obrażenie. Startuję też tylko z jedną drabiną, więc przydałaby się przynajmniej jeszcze jedna. Obecnie na wieża. Dobra. Albo dwie wieże. Brzmi już lepiej. Dwie tury czekania, troszkę wytracę jednostek, ale oni też tracą jednostki, tak więc jest okej. Okay. Ubiorę sobie na wyjście, tak więc aż bardzo mnie tak to nie zabodzi, że poobiega ich parę tur. No i tutaj... Ty musi wyrobować jednostki w takim razie. Bo musimy zebrać siły do ataku na Rzym. I tutaj mogę z powrotem wydać edykt. Właśnie. Jak wygląda ten podział? Tutaj Welcha dalej są, dobrze. Tak sprawdzam, bo czasem to się zmienia i chciałabym się upewnić. Bo do lojalności, świetnie. I tutaj ktoś jeszcze ma punkty do wydania, właśnie. Ty tutaj masz, ta armia. Iść na orszak, niech będzie. A tobie dodajmy, zwiększenie lojalności partii. I tutaj ty awansowałeś, to dajemy ci stratega. Dobra. Więc który? Rzym są w takim razie oblegami. Jeśli oni wyjdą do nas, no to prawdopodobnie w polu uda mi się ich pokonać. Tylko że oni oczywiście agentem mnie atakują. Niedobrze. I chyba im nie wyszło. Okej. Okay. No i tutaj oczywiście atakują. Ojejeju, dobra. To oczywiście muszę sobie rozegrać. Przydałoby się wyeliminować te jednostki za pomocą tej floty garnizonowej. Spróbujemy. Okej, i jak oni płyną? Sardyńscy górale. O, jest to zwykła piechota. Przestała ściana tarcza. Dobra, to trzeba wyeliminować. Trzeba wyeliminować też to. To niekoniecznie. Pa. Dobra. To tak, ten akurat tutaj będzie. A nie, to generał, jeju. Dobra, może nie będę go wysyłał na śmierć. Zapominam, że jak się... Nie, że jak robię desant, no to generał jest na statku. Troszkę głupia, ale niech będzie. Dobra. To robimy to tak, że mam do dyspozycji tylko 3 statki. Czy uczniowie też mogą to radować? Mam nadzieję, że tak. W każdym razie, wy tutaj. Wy tutaj. Te noski tu rozmieszczamy. W sumie. Tu. Tu. Ci, bo mają mur tarcz. Ci jako wsparcie. Dobrze. No i zaczynamy. I od razu atakować ten okręt i atakować... A... Wy, nie, postrzelajcie do tych. Na przykład. Wy się desantujcie.
reporting. Assault ships reporting. Our missiles await your orders. Now. Assault ships. Okej, wyeliminowany. Wyeliminowany, świetnie. Tych od razu możecie. Albo tych. Albo wait. Tych. To się natarcz. Tom. Podpłyńcie szybciej. Jak poszli na dno 3 statki, to będzie sukces duży. Tu uderzać, tu. Dacie radę, wierzę w was. Okej. Udało im się. Oj. Zapomniałam. Generał jest przecież na lądzie. Od razu. Ta nowa mechanika wprowadzona w Rogue Dwójce za Tilly. Tutaj się rozstawcie. Przodem i... Czy jest sens, żeby się pomagali? W sumie rzućcie się na nich. Myślę, że ci powinni sobie poradzić. No dobra, czekajcie. To nie ma potrzeby, jakbyście walczyli. Będziecie sobie pięknie razem. To są chłopici w końcu, a to jest jazda, więc... Ale bardzo się cieszę, że skosiłam im przystatki. No i teraz będzie trzeba tych uszczeliwać. Część ląduje tam, no dobra. Generał im pada, mu jeszcze żyje. No spokojnie, dobrze. Przyspieszmy to. A dobra, wykosicie ich. Tutaj generał zabity. Przedstawi się tutaj. To tu się zastępuje. Łucznicy, procarze. Dobra. A tutaj tymczasem ci są szeliwani, dobrze. By też się skupić na tych. Aczkolwiek nawet nie zastępuje się, tak więc zastanowił się przez piechotę. Murtarcz. Stanę sobie tutaj. Dobra, pięknie zostali wycięci. Wiesz co? Nie strzelajcie. Rozumiem, że komputer znowu się zbugował i pozostaje mi czekać, aż coś zrobi sensownego. Inaczej nic sensownego nie zrobi, tak więc... Nie, naprawdę, coś w ostatni patrzę, tak zepsuli z desantem statku, że to jest niesamowite. Ojeju. To tak, ogólnie rzecz biorąc, czekałem prawie 15 minut, aż ta bitwa przebiegnie do końca, ponieważ komputer się nie ruszył, tak więc zakończymy tą bitwę. Ogólnie rzecz biorąc, Creative Assembly co patrz coś naprawi i spieprzy inną rzecz, więc niby... Obecnie AI trochę lepiej czasem działa w bitwach, ale z drugiej strony kompletnie nie działa podczas desantów, tak więc... To jest smutne. Bardzo smutne. W ogóle ciekawe jest to, że mam czas bitwy ustawiony na godzinę, co nie? A według gry bitwa trwa godzinę i 2 sekundy. Znaczy nie, chodzi o to, że teraz bitwa jest ustawiona na godzinę maksymalną. A według gry teraz bitwa trwa dłużej niż godzinę. Smutne było to, jak ostatnio grałam w tego, w
Ferage'a i po wczytaniu save'a do armii wroga doszedł generał nagle. The fuck? Nie, ogólnie save'y w tych, save'y w Total War'ach to upuściłaś mój ręcznik do włosów, dzięki. Nice. Ogólnie save'y w Total War'ach są bardzo zabawną rzeczą, ponieważ w wielu Total War'ach może sobie tak wczytywać parokrotnie save'a i za każdym wczytaniem tego samego save'a masz inną ilość pieniędzy w skarbcu. To jest głupie. Z drugiej strony można zarobić. Albo stracić. No dobra, w każdym razie, cóż... Powiedziałem 15 minut, gapiąc się, aż ta bitwa przemieni do końca. Mam nadzieję, że tej turze nie będą mnie atakować, żeby mnie nie denerwować. Zakłócenie wojskowe, przekupione jednostkę. Zdarza się. Dobra. Tak, Tardosna armia sobie na forsownym marszu podtaja do Alerii. Dobrze. Niech tutaj posiedzą. Ci w sumie najlepiej też, że maszerowali na północ. Dobra, ale nie jest okej, więc oni mogą sobie iść. Tutaj ci... Nawet jak zaatakują miasto, to raczej nie powinni go zdobyć. Tutaj tak, tutaj potrzebuję w miarę szybko tych budynków, tak więc poświęcę w tej turze moje pieniądze na budowę tego wszystkiego. Przez to nie mam pieniędzy na rekrutację. Czy mogę tutaj tak stanąć armię, żeby... O, świetnie. Armia dalej będzie w tej prowincji, a jednocześnie będę mogła wspomóc te moje siły. Na tasę mogę. Ojej. Leżąca przewaga. A ja sobie pobuduję jeszcze wieże obleżnicze. Które postawię pod tymi murami. Aż takiej straty liczebności nie mam, tak więc nieźle. A tutaj tymczasem popróbuję sobie więcej piechoty. Która potem stanie do walki i pokona Rzymian w boju. Dobra, jest tury kolejny. Nie mam za bardzo w tej chwili nic do roboty. Ogólnie rzecz biorąc, na razie w następnym odcinku już zrobię szturm na Rzym. Jeju, będą mnie męczyć tymi agentami barbarzyńcy. Na szczęście stracili jedną armię, drugą cofują. Dobra, to teraz będę musiał zgromadzić dwie pełne flagi, mniej więcej uderzyć. Z czymś takim. Dywersja wojskowa. Osłabiono moje wojska. Bardzo. Trochę. Powymieniam jeszcze jednostki przed szturmem. W ogóle w tej chwili mogłabym to zrobić. I wyjąć z armii oblegającej rydwany, żeby one się nie męczyły. I stójcie tu dalej. Dobra. I dalej tutaj... Wrobunek? Procedarze jacyś, coś? Dobra. Okej. No i teraz masa moich pieniędzy idzie na wojsko. Konkretnie na jego rekrutację. Tutaj tych łuczników bym powerbowała moich, a potem powerbowała tej piechoty. A wy podejdźcie sobie tutaj. Tu no, wypadałoby coś przebudować w końcu. To zbóżmy. Tutaj... Jeszcze kolejna wieża będzie się budowała. Szkoda, że w tym DLC po jednej wieży się buduje naturalnie co po cztery, jak w tym... jak podstawce. Tutaj siły są już strasznie wyniszczone. Niesamowicie. Ci nie są pod... Nie, ci też są pod wyniszczeniem. Dobra. Spokojnie mogę siedzieć sobie pod drzewem i to oblegać. Tutaj mi to nie robi problemów. Ojej! Ten biedny czepiel chciał zrobić dywersję mojej armii i zginął. Smutne. Okej.
Jeju, zostaw moje armię, barbarzyńca. Zraniono wroga, dobrze. Zakłócenie wojsko. Irlejscy piraci. To mnie nie interesuje, nie jestem daleko. A tutaj dalszy spam tych jednostek. A, już sloty na armię się skończyły. Dobra. Z natury w sumie uderzę. Tutaj co najwyżej jeszcze jedną wieżę zwerbuję. Te wojska są jeszcze w gorszym stanie niż były przed chwilą. Tutaj potrzebuję zbudować sobie pola. Bo to? To może? Nie będzie. To sobie zburzymy, to sobie przebudujemy. Tutaj spam jednostek dalszy. A ty dołóż do tej armii. Dobrze. I niedługo będę mógł wyruszyć. O! Nie umierają, nie mają jedzenia. Pięknie. Da. Nie mają jedzenia. Cudownie. Czyli będę mógł ich zmierzyć w razie czego. Bo oni zaraz wymrą po prostu sami z siebie. A ja tutaj będę miał dwie pełne flagi, tak więc to powinno im... Nie chcę rozwiązywać ich. Nie to chciałem kliknąć. A, dobra. Jeszcze raz kęstury. No dobra. Ojejku, jak, jeśli ci znowu będą mi robić desant. Nie róbcie mi tego, proszę was ładnie, naprawdę, grzecznie. Nie róbcie mi tego. Uczta stulecia kapłani i doradcy przebąkują, że nasza pora, by urządzić uczty imponujących rozmiarów. Choć przygotowanie takiej biesiady to zajście niemały dodatek, to dzięki niej uda się zaogłodzić społeczne niepokoje i spory polityczne. Urządź ucztę dla szlachty, dla prostego ludu, ucztę dla bogów, nie urządzaj uczty. Dla szlachty pewnie mi to da bonus do lojalności stronnic. To może być przydatne dla mnie. Ja nie wiem, jaka ich jest lojalność w tym momencie. Jedni mnie niespecjalnie lubią, tak więc przyda się to. Dobra, z technologii, co mogłem zrobić teraz? Tak w sumie. Ciekawego. W sumie może to. Co prawda przemysłu za bardzo nie mam, ale... zawsze mogę go mieć. Tutaj... te pola się przydadzą. Wy podejdźcie pod granicę. Dziatury spróbuję zaatakować. O, to miasto zadowolone dalej. Świetnie. Tutaj większy spam jednostek. Poproszę, dziękuję. Dobra. Teraz chyba nadeszła pola na szturm na Rzym. Otrzymajcie oblężenie. Ja teraz będę musiała połączyć te oddziały. Dobra. I teraz tak, wy podchodźcie tu. I tak, ten. I ten oddział odchodzą. Ten. Na rzecz tego. Jeszcze tych procarzy mogę wymienić. No okej. To wygląda ładnie, aczkolwiek bitwa Rzym rozegramy w kolejnym odcinku, tutaj podziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach z Rise of the Republic. Pawatki!